Cześć. Przed chwilą miałem telefon. Chciałem przeprosić Łysego, zanim ktoś przewinie dalej. Łysego z Miłośników Czterech Kółek. Dlaczego ja przepraszam go? Zaraz wam historię opowiem. Słuchajcie, zadzwonili do mnie z fundacji, że ktoś tam od Łysego zadzwonił do nich. Że ja tam go nazwałem szmatą w internecie. Sorry, Łysy. Tak na wstępie. Ale tak ja też słyszałem od kogoś, ale ja nie mam do ciebie pretensji, że ty kupujesz sobie buty, kupujesz te samochody. Mnie to kompletnie nie interesuje, że ja tam chciałem się wypić na tobie. No może tak, chciałem jakiś sobie najbardziej, nie chciałem od ciebie ani pieniędzy, ani niczego. Chciałem, żebyś mi trochę pomógł się wypromować, czy filmik z tobą nagrać. Ty nie odpisywałeś, tak jak zresztą każdy ma mnie w dupie, bo jestem niewidomy. I tylko to mnie zabolało w tobie. A to, że ty tam se kupujesz, no za twoje pieniądze, to se kupuj co chcesz. Ja nie chciałem ani od ciebie pieniędzy, tylko chciałem z tobą nagrać filmik, bo byłem twoim wielkim fanem. Także niepotrzebnie, czemu nie macie do mnie pretensji, tylko do dziewczyn z fundacji, bo one nie mają z tym nic wspólnego, co ja publikuję w necie, co robię. One mi tylko pomogły maila napisać. Dlaczego one mi pomogły maila napisać? Bo jeżeli ja gdzieś piszę, że jestem osobą niewidomą, chodzę na strzelnicę, majsterkuję, to robię, to wszyscy sobie albo mnie wyśmiewają, albo sobie myślą, że ja z kogoś żartuję. A dużo było takich sytuacji, że ktoś mi coś naobiecał, a później na to czekałem, tego nie było. Nie wiem, czy mi w tej chwili TikToka nie zamknął, ale opublikuję to też na YouTube. Tamtego filmiku nie usunę, bo ja uważam, że co się powiedziało, co się zrobiło, to powinno to zostać. Udostępnię to też na YouTube. Nie wiem, czy mi TikToka nie usunął, bo TikTok stwierdził, że promuje niebezpieczne zachowania dla osób niepełnosprawnych i niewidomych, publikując filmik z lasek, jak w zawodówce robiłem na tokarce, że osoby niewidome nie mogą takich rzeczy robić. Tak stwierdził TikTok. Odwołałem się od filmiku, ale to gówno dało. Filmiki ze strzelnicy były blokowane, filmiki składa i tak dalej. No to jest właśnie takie myślenie. Także Łysy, jeszcze raz cię przepraszam. Ja tylko byłem twoim fanem, chciałem z tobą filmik nagrać. Chciałem, żebyś mi pomógł wypromować kanał, bo chciałem objechać świat. Teraz tam już nie wiem w tej chwili, czy no pewnie jeszcze przedłużę tą zrzutkę na kolejny rok, ale wiem, że to nie ma sensu. Także jeszcze raz sorry i nie miej do dziewczyn z fundacji pretensji, tylko do mnie. Możesz mi tam dupę nawet obrobić w internecie, nie będę miał pretensji za to. Tylko się nie czepiaj dziewczyn z fundacji. A tego maila, że tam nagrałem TikToka o tobie i tak dalej, wysłałem ja, żeby to było jasne. Ja wysłałem z tego względu, że uważam, że jeżeli komuś coś się, na kogoś się coś powie w internecie, to powinien o tym wiedzieć. Tam nigdy jakoś tego nie... Do Gryglasa też miałem pretensje, bo naobiecali mi głupot i pisałem u niego oficjalnie na stronie. Także jeszcze raz Łysy, sorry i miej do mnie pretensje, a nie do dziewczyn. Pozdrawiam.